lepiej. Chwała Bogu za to, że jest tak dużo nas dzisiaj. Wiecie, gdybym dzisiaj tak się przeszedł po ulicy i zapytał ludzi, albo może nawet was, zapytałbym, jakiemu Bogu służysz? To większość ludzi, mam wrażenie, na ulicy powiedziałaby, że żadnemu nie służy, nie? Że żyje tak gdzieś bez Boga na przykład. Wielu ludzi by mogło tak powiedzieć. Jednak, gdyby przyjrzeć się życiu naszemu i życiu człowieka z perspektywy tego, co Biblia naprawdę naucza na temat Boga i służenia Jemu, to może się okazać, że czasami nawet nie wiedząc o tym, służymy różnym Bogom. Różnym tak zwanym bożkom, tak bym to określił. Kiedy czytamy Stary Testament, jeden z najbardziej znanych fragmentów to jest oczywiście 10 przykazań. Bardzo znany fragment, bardzo znana część Bożego Słowa. I tam jest napisane tak, ja przeczytam z drugiej Księgi Mojżeszowej, 20 rozdziału. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego, czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Drodzy, zobaczmy, co jest tu napisane. Otóż jest tu napisane, że Bóg mówi, nie będziesz miał żadnych innych bogów obok mnie. Nie tylko zamiast mnie, ale też obok mnie. Żadnych innych bogów w twoim życiu, w twoim sercu, w twoim myśleniu. I dalej jest powiedziane, żeby nie czynić sobie podobizny czegokolwiek, co jest na ziemi i się temu nie kłaniać i nie oddawać temu czci. A więc, drodzy, bałwochwalstwo to jest to, kiedy bierzemy cokolwiek, co jest na tej ziemi, cokolwiek, co jest z tego świata i zaczynamy mu służyć, zaczynamy oddawać mu cześć i mu służyć właśnie. To wtedy okazuje się, że popełniamy bałwochwalstwo. Drodzy, kiedy krótko po tym, kiedy w 2008 roku był taki kryzys ekonomiczny, w Ameryce pojawiła się taka fala samobójstw. I czytałem o tym, że na przykład dyrektor finansowy jakiś Freddie Mac, który był takim szefem federalnej spółki do spraw pożyczek hipotecznych w Ameryce, powiesił się w piwnicy. Właściciel i dyrektor Sheldon Good, wiodący firmy organizującej licytację nieruchomości, strzelił sobie w głowę za kierownicą swojego czerwonego Jaguara. Francuski finansista, który zarządzał majątkiem wielu królewskich i arystokratycznych rodów Europy i doprowadził do tego, że jego klienci stracili 1,4 miliarda dolarów w takiej piramidzie finansowej, która jakaś tam powstała, podciął sobie żyły i zmarł w swoim biurze przy Madison Avenue. Duński dyrektor banku HSBC, to się jakoś tam pewnie czyta po angielsku, powiesił się w garderobie swojego apartamentu w Londynie, wynajmowanego za 500 funtów za noc. Kiedy jeden z dyrektorów, B.R. Stearns, jakoś tak to chyba się czyta, dowiedział się, że nie zostanie zatrudniony przez bank J.P. Morgan Chase, który wykupił jego upadłą firmę, przedawkował leki i skoczył z 29 piętra budynku, w którym mieściły się biura jego firmy. Drodzy, co się stało, że ludzie, którzy wydawaliby się szanowanymi ludźmi, ludźmi, którzy
panują nad życiem, którzy mają dużo kasy, którzy naprawdę są niesamowici. Gdyby ktoś tak pomyślał o charakterze, znaczy przez pryzmat sukcesu, jaki osiągnęli w życiu. I nagle ci ludzie popełniają samobójstwo. Dlaczego? Pewien taki człowiek, który napisał takie obserwacje z Ameryki z lat 30. Napisał coś takiego, że zauważył w Ameryce taką dziwną melancholię, która nęka jej mieszkańców pośród dobrobytu. I powiedział coś takiego: niepełne radości tego świata nigdy nie zaspokoją ludzkiego serca. Drodzy, okazuje się, że kiedy mówimy o bałwochwalstwie, to my sobie wyobrażamy jakieś tam prymitywne ludy, jakieś tam bożków wyrzeźbionych z kamienia, czy drewna, czy z innych surowców, i ludzi, którzy kłaniają się im. Ale tak naprawdę bałwochwalstwo to jest coś dużo więcej i dotyka tak samo dzisiejsze społeczeństwo, jak społeczeństwo ludzi w starożytności. Kiedy apostoł Paweł, opisana jest ta historia w Dziejach Apostolskich, kiedy przybył do Aten, to zobaczył, że to miasto było dosłownie przepełnione wyobrażeniami różnych bóstw. Tam było pełno różnych bóstw, wszędzie. Nad wszystkim górował tak zwany Partenon, to była świątynia tam Anteny, ale obrazy innych bóstw wypełniały każdą przestrzeń publiczną, wszędzie. I na przykład była wśród nich Afrodyta, bogini piękności. Był Ares, bóg wojny. Była Artemis, bogini płodności i bogactwa. Był Hefajstos, bóg rzemieślników. Drodzy, my myślimy, że nasze społeczeństwo już nie jest podatne na bałwochwalstwo. Nikt się przecież nie kłania różnym bóstwom. No, nie zupełnie. Chciałbym dzisiaj zburzyć tą iluzję i spróbować wykazać wam, nam dzisiaj, że okazuje się, że dzisiaj tak samo ludzie są winni bałwochwalstwa jak kiedyś. Każda kultura jest zdominowana przez inny zestaw bóstw. Posiada własnych kapłanów, rytuały. Ma też swoje sanktuaria, swoje świątynie. Dzisiaj to są często biurowce, to są spa, to są siłownie, to są studia, to są stadiony. I tam ludzie składają ofiary, aby zapewnić sobie błogosławieństwo, dobrego życia, aby odsunąć od ciebie nieszczęście. Drodzy, czym są ci bogowie piękna, władzy, pieniędzy, osiągnięć? Jeśli właśnie tym, co nadaje ton często życiu wielu ludzi w dzisiejszych społeczeństwach. I może nikt dzisiaj nie kłania się posągowi Afrodyty, bogini piękności, ale zobaczcie, że tak wiele młodych kobiet popada w depresję z powodu tego, że ich wygląd uważają jest nie taki, jak być powinien. Niektóre mają zaburzenia łaknienia z tego powodu. Problemy z jedzeniem, z anoreksją, z wieloma innymi rzeczami. Skąd to się wywodzi? Dlatego, że gdzieś tam w ich życiu pojawił się bożek, który zdominował ich życie. Może nie spalamy kadzidła na rzecz jakiejś Artemis, innej bogini, ale gdy pieniądze i sława stają się najważniejszą rzeczą w życiu, kariera, to składamy swoiste ofiary z dzieci, ze swojej rodziny, zaniedbując dzieci, rodziny, aby tylko zyskać wyższą pozycję w kręgach biznesu czy w innych dziedzinach. Czy to nie są ofiary składane temu bóstwu? Drodzy, tak wielu ludzi złożyło wszystko w ofierze przed bóstwem sukcesu, przed bóstwem materializmu, pieniądza. Ale to jest za mało, okazuje się. Wiecie, w starożytności bóstwa były złaknione krwi. I niełatwo było je zadowolić. Nadal tak jest. Dzisiaj jest tak samo. Drodzy, gdybyśmy przyjrzeli się temu, co Biblia mówi na temat człowieka i jego wnętrza, to okazuje się, że możemy dojść do wniosku, że ludzkie serce jest fabryką bożków. Ludzkie serce jest wciąż na nowo nastawione na produkowanie nowych bogów. I większość ludzi, myśląc o takich bożkach, wyobraża sobie oczywiście jakieś tam figurki, ale
naprawdę jest wiele takich bóstw, które dotyka nas dzisiaj i którym ludzie służą i są gotowi wyrzec się tak wielu rzeczy, poświęcić na ofiary swoje rodziny, swoje życie, swoje dzieci. Drodzy, kiedy czytamy na przykład Księgę Ezechiela w 14 rozdziale 3 wersecie, jest napisane tam o przywódcach Izraela, że mężowie ci wprowadzili do serca swoje bożki. Czyli pozwolili, żeby bożki pojawiły się w ich sercu. Tam wprowadzili do swojego serca. I prorok oskarża tych przywódców Izraela o to, że zaczęli służyć innym różnym bożkom. I gdyby dzisiaj ktoś tak komuś powiedział, to by pewnie by ludzie powiedzieli, bożki, jakie bożki, a nic żadnych bogów. Ale drodzy, Bóg mówi, że ludzkie serce sięga po różne rzeczy, takie jak udana kariera, miłość, sława, bogactwo, dobra materialne, a nawet rodzina, i czyni z nich rzeczy najważniejsze. I wtedy stają się one bożkami. Bo zajmują miejsce Boga i próbują być tym, czym tylko Bóg może być dla życia człowieka. I kiedy nasze serca podnoszą takie rzeczy do rangi właśnie najwyższej i stawiają w centrum życia, gdyż wydaje nam się, że jeśli zdobędziemy to coś, nie? To bogactwo, to sławę, czy coś tam, ten sukces, za którym gonimy, to wydaje nam się, że wtedy będziemy naprawdę szczęśliwi, naprawdę spełnieni, że wtedy spełni się to marzenie, które mamy. Że będziemy bezpieczni, nie? Że mamy spełnienie wszystkiego. Drodzy, okazuje się, że wcale tak nie jest. Gonimy coraz bardziej i ciągle czujemy pustkę. I ciągle nie możemy znaleźć tego, czego szukamy, a co wydawałoby się obiecują te bożki. Nie wiem, czy czytaliście, wypowiadaliście taką książkę Władca Pierścieni. Różni ludzie na to patrzą, ale tam jest wiele ciekawych myśli, które moim zdaniem są często chrześcijańskie. Jest tam między innymi, główna idea jest taka, że jest taki pierścień władzy, który jest stworzony przez takiego Saurona, księcia ciemności, i ten pierścień deprawuje każdego, kto próbuje go użyć. Jakkolwiek dobre byłyby jego intencje, obojętnie to jest, niezależnie od tego, jak dobre ma intencje, pomysły, to jeśli zaczyna używać tego pierścienia, staje się coś bardzo dziwnego. Pierścień jest takim, nie wiem, można powiedzieć, psychicznym wzmacniaczem, który sięga po najgłębsze pragnienia ludzkiego serca i wyolbrzymia je do bałwochwalczych proporcji. I niektóre te pozytywne postacie w tej książce mają takie dobre cele, na przykład chcą wyzwolić niewolników, obronić ziemię swego ludu, czy wymierzyć sprawiedliwą karę czyniącym zło. To wszystko są dobre rzeczy, dobre cele. Lecz pierścień sprawia, że są gotowi zrobić wszystko, żeby tylko to osiągnąć. I w ten sposób dobra rzecz staje się takim absolutem, zajmuje miejsce Boga. I wtedy niszczy wszystko w życiu tego człowieka. I ten, kto zakłada ten pierścień, staje się coraz bardziej przez niego uzależniony, coraz bardziej przez niego zniewolony, gdyż taka jest natura czegoś, co otaczamy bałwochwalczą czcią. To coś nas zaczyna zniewalać. Stajemy się coraz bardziej uzależnieni. Wydaje nam się, że bez tej rzeczy już nie możemy żyć, że musimy ją posiąść. A to skłania nas nawet do łamania zasad, które wcześniej wyznawaliśmy i uznawaliśmy za dobre i właściwe. Do krzywdzenia innych, a nawet samych siebie. Byle tylko osiągnąć to, za czym gonimy. Drodzy, fałszywe bóstwa są duchowym uzależnieniem, które wiedzie do straszliwego zła, i to zarówno jest w powieści Tolkiena, jak i w życiu. Drodzy, okazuje się, że to, co Bóg powiedział, jest tak samo istotne wtedy, w czasach, kiedy ludzie czcili te bożki wyrzeźbione, jak i dzisiaj, w naszych czasach. Jest to tak samo aktualne, że nie można mieć innego Boga oprócz jedynego. Bo jeśli cokolwiek z tego stworzonego świata, tak jak tu jest w tym fragmencie napisane, że nie czyń sobie podobizny, czegokolwiek, co na tym świecie. Wiecie, ludzie biorą to, co na tym świecie. Nawet jeśli to są dobre rzeczy.
i czynią z tego Boga. I to staje się bożkiem, który zniszczy ich życie. Rzeczy, które, na których budujemy nasze szczęście, a które nie są Bogiem jedynym prawdziwym, tak naprawdę ostatecznie niszczą nas. I okazuje się, że ci fałszywi bogowie rozczarowują nas ostatecznie. I czasami w bardzo niszczący sposób. Czy to jest złe, że ktoś chce dobrych rzeczy? Oczywiście nie. Ale jeśli ta dobra rzecz stanie się dla nas najwyższa, najważniejsza, to okazuje się, że ona nas zniszczy. Czytałem o takim oficerze pewnej armii, który z tak przesadną dyscyplinę wdrażał swoich żołnierzy, taką wojskową, fizyczną, że złamał ich morale. I rezultatem było to, że na polu walki załamała się komunikacja pomiędzy nimi i doszło do wielu niepotrzebnych ofiar pośród żołnierzy. Czytałem o pewnej kobiecie, która dorastając, no, doświadczyła bardzo mocno ubóstwa w swoim życiu. I kiedy była dorosła, to tak bardzo zależało jej na tym, na takim bezpieczeństwie finansowym, że zlekceważyła wielu potencjalnie, można powiedzieć, takich dobrych relacji i kandydatów do małżeństwa, dlatego że postanowiła poślubić tylko bogatego człowieka. Nieważne, czy jest dobry, czy nie, musi być bogaty. I wiecie, co się stało, kiedy go poślubiła? W ogóle go nie kochała i w rezultacie doszło do rozwodu. I wiecie co? Popadła w tarapaty finansowe. To, czego tak bardzo się bała, ostatecznie stało się udziałem. A więc okazuje się, drodzy, że jeśli te dobre rzeczy, nawet dobre rzeczy, które są dobre same w sobie, uczynimy czymś najważniejszym w naszym życiu, to staje się bożkiem, który doprowadza ostatecznie do zniszczenia. Jeśli w czymś, oprócz jedynego prawdziwego Boga, będziemy upatrywać spełnienie naszych najgłębszych potrzeb i nadziei, to staje się naszym bożkiem. Drodzy, wszystko może stać się fałszywym bóstwem. Szczególnie to, co w życiu najlepsze. Bo często te najlepsze rzeczy my nie zauważamy, że one stają się naszym bożkiem. Czym jest bożek? To jest każda rzecz, która jest dla nas ważniejsza od Boga. Każda rzecz, która obserwuje nasze serce i wyobraźnię bardziej niż Bóg. Każda rzecz, z której próbujemy czerpać to, co jedynie Bóg może nam dać. Jeśli tak to postawimy, drodzy, to się okazuje, że wiele rzeczy dzisiaj na świecie może być dla ludzi takim bożkiem. I nawet nieświadomie wpadają właśnie w taką służbę fałszywym Bogom. Fałszywy Bóg to każda rzecz, która zyskuje w życiu tak centralną, tak zasadniczą rolę, że gdy jej zabraknie, wydaje nam się, że nie warto żyć. Bóstwo ma tak wielką władzę w naszym życiu, że jesteśmy gotowi poddać mu wszystkie pragnienia, wysiłki, wszystkie zasoby emocjonalne, finansowe, nawet się nad tym nie zastanawiając. Może to być nawet rodzina, mogą to być dzieci, może to być miłość, może to być kariera. Zarabianie pieniędzy, osiągnięcia, sława, szkoła, studia, sport, cokolwiek, co postawimy tam najwyżej w hierarchii wartości naszego życia, naszego serca. Może nim być romantyczna relacja z kimś, uznanie współpracowników, nie? To, że inni będą mnie chwalili, kompetencje, umiejętności, wygoda, bezpieczeństwo, piękno, intelekt, tych rzeczy jest mnóstwo. Nawet działalność polityczna, nawet działalność społeczna, nawet służba w kościele. Co ciekawe, może stać się bożkiem dla człowieka. A więc, kiedy sensem naszego życia staje się pomaganie innej osobie, to samo w sobie przecież jest dobre, ale kiedy to staje się sensem naszego życia, to tak naprawdę staje się to bałwochwalstwem. Bóstwem jest każda rzecz, na którą patrząc, mówimy w głębi serca: jeśli z nas to będę, to moje życie będzie miało znaczenie.
Będę wiedział, że jestem kimś. Poczuję się bezpieczny, poczuję się silny. Wiecie, taką relację można różnie opisywać, ale tak naprawdę to jest uwielbienie. Ja uwielbiam to coś. A to jest bałwochwalstwo. Jeśli uwielbiam coś. Wiecie, jeśli na to tak patrzymy, to okazuje się, że ci starożytni poganie wcale się za bardzo nie mylili, kiedy stawiali tyle różnych bożków. Bo okazuje się, że ci te bożki naprawdę istnieją. Oni tylko to przedstawili w formie widzialnej. Ale okazuje się, że bóstwo piękna, pieniędzy, kariery, sławy, one istnieją do dzisiaj. Tylko dzisiaj nie stawiamy im pomników, nie kłaniamy się im w fizyczny sposób. Ale wewnętrznie dzieje się to samo, co kiedyś. A więc widzimy, że ta biblijna koncepcja bałwochwalstwa tak naprawdę jest taką bardzo kompleksową ideą, która pokazuje, że wiele różnych rzeczy, często tych dobrych, nawet najlepszych, może stać się bożkiem i bóstwem dla ludzi, którzy upatrują w takich rzeczach znaczenia, spełnienia, nadziei, które mogą pochodzić jedynie od Boga. Szukam w nich zaspokojenia tego, co jedynie Bóg może mi dać. I to staje się bożkiem. To może być również siła militarna, postęp technologiczny, wzrost gospodarczy, wiele różnych rzeczy. W kontekście społeczeństw całych to mogą być te rzeczy akurat. Wszystkie te dobre rzeczy mogą zyskać taką nieproporcjonalną rolę w naszym życiu i stać się takim bożkiem. Drodzy, pewna kobieta, która żyła jeszcze przed wojną, i ona była taką, można powiedzieć, w Anglii uważana jest za twórczynię nowożytnego państwa opiekuńczego w Wielkiej Brytanii. I ona napisała coś takiego. Kiedyś w 1890 roku napisała w pamiętniku: stawiam wszystko na to, że ludzka natura z konieczności jest dobra. Teraz, 35 lat później, napisała ona sama: rozumiem, jak trwały jest ludzki pęd i instynkt do złego, jak niewielka jest nadzieja, aby choć trochę je zmienić. Na przykład urok bogactwa i władzy przez jakiekolwiek zmiany w mechanizmach społecznych. Żadna ilość wiedzy ani rozwój naukowy w niczym nam nie pomogą, jeśli nie zdołamy pohamować impulsów do złego. Wiecie, kobieta, która wcale nie była wierząca, odkryła, że jest coś w człowieku, co ciągnie go ciągle do złego. I to było odkrycie wielu ludzi, niekoniecznie wierzących nawet. Wells, taki znany też angielski pisarz, napisał wiele powieści. W 1920 roku napisał taką książkę Historia świata i on był zbulwersowany takim egoizmem, agresją narodów europejskich i przekonywał, że jedyną nadzieją jest przejęcie władzy przez intelektualistów i wprowadzenie przymusowych programów edukacyjnych, podkreślających wagę pokoju, równości i sprawiedliwości. I wtedy przyszły wojny. Dwie. Światowe. Wiecie, w 1945 roku ten sam człowiek napisał tak. Homo sapiens, jak z zadowoleniem zwykle się określać, jest skończony. Przestał wierzyć w to, że cokolwiek może zmienić ludzką naturę. Załamał się chłopak. Okazuje się, że to wcale nie jest tak, jak myślał. Że programy społeczne, że zmiany w strukturach społecznych, że edukacja, że wszelkie różne rzeczy, że mogą zmienić naturalną tendencję człowieka do zła. Drodzy, kiedy patrzymy na Biblię, to widzimy, że Bóg chce, żeby to On był naszym małżonkiem. Wiecie, to jest ciekawe, bo kiedy czytamy proroków, to często widzimy, że Bóg mówi o niewierności Izraela i traktuje to w kontekście właśnie takim małżeńskim, nie? Mówi, że to On jest tym małżonkiem, tym mężem, a Izrael okazał się niewierny. Jest to wielokrotnie o tym powiedziane. Jest to nazywane takim duchowym cudzołóstwem. I na przykład w księdze Jeremiasza i w drugim rozdziale jest napisane tak. I doszło do mnie słowo Pana tej treści. Idź i wołaj do uszu Jerozolemu tymi słowy. Tak mówi Pan. Pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś za mną na pustyni, w kraju nieobsiewanym. Izrael był poświęcony Panu. Był pierwocinami jego plonu. Wszyscy, którzy go kąsali, ściągali na siebie winę.
Nieszczęście na nich spadało, mówi Pan. Słuchajcie słowa Pańskiego domu Jakuba i wszystkie rody domu izraelskiego. Tak mówi Pan. Jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddaliście się ode mnie i poszli za marnością i zmarnieni. Bóg mówi, że oni byli mu wierni, ale zdradzili go, odeszli. Popełnili cudzołóstwo duchowe wręcz, tak to jest określone. I drodzy, kiedy na to tak patrzymy, to Bóg jest tym, który jest tak jak nasz małżonek. Tak to jest, Boże Słowo mówi. I mówię to, jest to mowa w kontekście Kościoła i Jezusa Chrystusa, bardzo wyraźnie w Nowym Testamencie. I co to oznacza? Gdy pragniemy i rozkoszujemy się innymi rzeczami, bardziej niż Bogiem, dopuszczamy się duchowego cudzołóstwa. Kiedy bardziej niż Bogiem rozkoszujemy się i cenimy inne rzeczy, to dopuszczamy się duchowego cudzołóstwa. I teraz, jak to odkryć, drodzy? Można zadać sobie kilka pytań. Jakie wyobrażenia sprawiają nam radość? Jakie są nasze najgłębsze marzenia? Wiecie, zwracamy się ku bóstwom w poszukiwaniu miłości, poczucia wartości, piękna, znaczenia, uznania. Ale to Bóg powinien być prawdziwym zbawicielem naszym, naszym Panem. Jednak my oczekujemy, że osobiste osiągnięcia, dobrobyt materialny zapewnią nam pokój, bezpieczeństwo, jakich oczekujemy. Inny sposób to możemy rozpoznać to po tym, że przyjrzymy się naszym koszmarom. Czego się najbardziej boimy? Jakie rzeczy, gdyby zostały nam odebrane, uczyniłyby nasze życie niewartym tego, by żyć dalej? Jakie to są rzeczy, które by sprawiły, że nasze życie straciłoby sens, że nie warto by żyć dalej? Wiecie, składamy ofiary, aby przebłagać nasze bóstwa i przypodobać się im, wierząc, że będą zdolne nas chronić. Spoglądamy ku tym bożkom z nadzieją, że dadzą nam poczucie pewności i bezpieczeństwa. Ale tak się nie dzieje. Ostatecznie spotykamy się z rozczarowaniem i pustką. Drodzy, Bóg powinien być naszym jedynym mistrzem, naszym jedynym Panem. Jednak to jest tak, że my z natury służymy temu, w czym pokładamy nadzieję, miłość, zaufanie. A więc każda rzecz, która staje się dla nas ważniejsza i taka, no, konieczna w naszym życiu, niezbywalna, staje się bóstwem, które nas zniewala. A więc w ten sposób możemy na przykład dostrzec również takie bóstwa, przyglądając się naszym emocjom. Co sprawia, że ogarnia nas niepohamowany gniew, niepokój, rozpacz? Co wpędza nas w poczucie winy, z którego nie potrafimy się otrząsnąć? Bóstwa panują nad nami, dlatego że wydaje nam się, że musimy je posiąść, albo życie będzie pozbawione znaczenia, pozbawione sensu. Pewna taka chrześcijańska pisarka napisała tak: to, co nas kontroluje, jest naszym Panem. Osoba, która poszukuje władzy, jest kontrolowana przez władzę. Osoba, która poszukuje akceptacji, jest kontrolowana przez ludzi, którym pragnie się przypodobać. Nie kontrolujemy samych siebie. Jesteśmy kontrolowani przez Pana naszego życia. Co nim jest. Drodzy, czasami może być tak, że wiele tych problemów, które ludzie nazywają tak zwanymi problemami psychologicznymi, to może być manifestacja bałwochwalstwa. Perfekcjonizm, pracoholizm, chroniczny brak zdecydowania, potrzeba kontrolowania życia innych. To wszystko wyrasta z faktu, że uczyniliśmy dobre rzeczy bóstwami w naszym życiu. I gdy staramy się je przebłagać, to wymuszają na nas całkowite poddanie. I bóstwa wtedy dominują nad naszym życiem. Drodzy, pewien koreański biznesmen odebrał sobie życie po tym, jak stracił większość zainwestowanych przez siebie $370 milionów. Jego żona powiedziała policji tak: kiedy indeks giełdowy spadł poniżej 1000 punktów, przestał jeść i zaczął pić alkohol. Bez przerwy, przez kilka dni, aż w końcu postanowił się zabić. Kiedy okazuje się, że tracimy coś, co było dla nas najważniejsze, to życie traci sens.
o to żyć dalej. Pewien mężczyzna, który stał się chrześcijaninem, a wcześniej był takim biznesmenem, opowiadał o tym, że gdy kilka lat wcześniej właśnie stał się chrześcijaninem, to opisał, że przestał czerpać poczucie bezpieczeństwa z posiadanego majątku i oparł je na swojej relacji z Bogiem przez Chrystusa. I napisał tak: gdyby do załamania gospodarki doszło 3 lata wcześniej, nie wiem, jak zdołałbym stawić temu czoła i czy w ogóle miałbym siłę żyć dalej. Dzisiaj mogę z całą pewnością stwierdzić, że nigdy w życiu nie czułem się szczęśliwszy. On mówi, gdyby kilka lat wcześniej, wtedy, kiedy był ten kryzys wielki gospodarczy taki, gdyby wtedy nie był wierzący, to nie wiem, czy bym przeżył to. Dlatego, że całą moją nadzieję lokowałem właśnie w tym, nie? W pieniądzach, w tym sukcesie finansowym. Drodzy, mimo że żyjemy w świecie przenikniętym tak mocno materializmem i wydaje nam się, że nie ma tutaj bożków, to jednak tak często nasze serca pokładają ufność w fałszywych bóstwach. Bóstwach naszych czasów. Drodzy, i kiedy pojawił się kryzys gospodarczy, to wtedy się okazało, że wiele z tych bożków, którym ludzie przez lata oddawali hołd, rozpadło się w proch. I wiecie, okazuje się, że to jest wielka szansa, taki kryzys. Bo wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić, co naprawdę jest Bogiem w moim życiu. Jestem w stanie sprawdzić swoje serce, czy rzeczywiście jestem przywiązany tak, że dłużej nie, że nie mogę żyć dalej, że życie moje traci sens. A więc jesteśmy tak jakby odczarowani przez moment, nie? Taki kryzys, jakaś trudna sytuacja. Okazuje się, że są dla nas szansą na to, żeby odkryć, co tak naprawdę jest w moim sercu. A więc kiedy doświadczasz trudnych rzeczy i chwil w swoim życiu, to może to jest szansa, przez którą Bóg pokazuje ci, co tak naprawdę jest ważne w twoim sercu, w twoim życiu, co naprawdę dla ciebie się liczy. Drodzy, żeby pójść dalej, potrzebujemy uświadomić sobie, dostrzec te bóstwa, które władają w naszym życiu, ale też wokół nas. Drodzy, kiedy byśmy spojrzeli na List do Rzymian, który mówi właśnie o bałwochwalstwie, pierwszy rozdział, to tam mamy zapisane dość ciekawe słowa. Pierwszy rozdział i od 22 przeczytam wersetu, kilka wersetów kolejnych. Nie mieli się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też Bóg wydał ich na łup pożądliwości ich serc, ku nieczystości, aby bezczyścili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Drodzy, zobaczmy, co tu jest napisane. Tu jest pokazane, że oni zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy różne, przedstawiające rzeczy z tego świata, nie? Czyli stworzyli sobie bożki na podobieństwo różnych rzeczy z tego świata, nie? Sami sobie to stworzyli. Drodzy, to jest właśnie to, że my bierzemy i stwarzamy sobie bogów z tego, co jest na tym świecie. Kariera, pieniądze, dobrobyt, sława, uznanie i tak dalej, nie? To może być intelekt, może być mnóstwo różnych rzeczy. Tak naprawdę wszystko, co postawimy w miejsce Boga w naszym życiu. I teraz Bóg mówi, dlatego wydał ich Bóg. Czyli Bóg pozwolił im w tym znaczeniu pójść za swoimi pożądaniami, pragnieniami. I to zniszczyło ich życie. Wiecie, jedną z najgorszych rzeczy jest, kiedy Bóg pozwala ludziom robić to, co oni chcą. To się okazuje tragedią. Bardzo często. Kiedy Bóg po prostu zostawia tych ludzi. Skoro tak bardzo chcesz, dobra, idź w tą stronę. To się okazuje, że to zniszczy życie ludzi. I to jest napisane, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć. I służyli. Wiecie, tam w oryginale jest powiedziane, że zamienili prawdę Boga. Można powiedzieć prawdę Boga, ale jest tą Bożą prawdę. Na coś fałszywego. Czyli to, co Bóg mówi, to, co Bóg przekazuje, zamienili na coś innego. Być może wypaczyli to. Zmienili. I zaczęli temu służyć.
I to się zaczyna, słuchajcie, od tego, że tu jest napisane i oddawali mu cześć i służyli. A więc kiedy zaczynasz czemuś oddawać cześć, nieuchronnie prowadzi to, że zaczniesz temu służyć. Kiedy coś uwielbiasz w swoim życiu, nawet jeśli tego tak nie nazywasz, konsekwencją tego będzie, że zaczniesz temu służyć. To jest właśnie to, co staje się w konsekwencji naszym bóstwem. Drodzy, my nigdy nie myślimy w taki sposób, że spełnienie najgłębszych pragnień naszego serca może być najgorszą rzeczą, jaką może nas spotkać. Wiecie, że tak może być? Pewna kobieta o imieniu Anna bardzo pragnęła mieć dzieci. To było rozpaczliwe pragnienie życia. Kiedy w końcu wyszła za mąż i wbrew przypuszczeniom lekarzy, pomimo zaawansowanego wieku, urodziła dwójkę z drugich dzieci. To było dla niej spełnienie marzeń. Jednak okazuje się, że jednak te jej marzenia nie zostały spełnione. Dlaczego? Przemożne pragnienie, aby zapewnić tym dzieciom doskonałe warunki do życia, uniemożliwiło jej cieszenie się z tych dzieci. Jej nadopiekuńczość, lęki, obawy, potrzeba kontrolowania każdego szczegółu życia tych dzieci unieszczęśliwiały całą tą rodzinę. Starsze z dzieci Anny nie radziło sobie w szkole i zdradzało oznaki poważnych problemów emocjonalnych. Młodsze przepełniał ciągle gniew. Bardzo prawdopodobne, że właśnie to jej pragnienie, aby zapewnić dzieciom wspaniałe życie, doprowadziło do tych problemów jej dzieci. Doprowadziło tak naprawdę jej do ruiny. A więc spełnienie najskrytszych marzeń może się okazać najgorszą rzeczą, jaka ją kiedykolwiek spotkała. To się wydaje dziwne, ale tak jest. Pewna kobieta napisała coś takiego, to była Cynthia Heimel, napisała, że w chwili, kiedy ktoś staje się celebrytą, staje się potworem. I podała przykład kilku ludzi, których znała osobiście. Na szczęście nie zamieściła nazwisk, nie będę wymieniać. Okazuje się, ona napisała, że niegdyś byli zupełnie miłymi ludźmi. Teraz stali się wyższymi istotami i ich gniew jest straszny. Coś się w nich zmieniło. Pod ciężarem sławy i popularności wszystkie te umowności i wady charakteru stają się dwukrotnie gorsze. Tak to się często dzieje. Wiecie, w tym liście do Rzymian, który czytaliśmy, tam jest napisane, że czasami największą karą, wynika z tych wersetów, które przed chwilą czytaliśmy, że czasami największą karą, jaką można sobie wyobrazić, jest pozwolić komuś zrealizować swoje największe marzenie. Bóg pozwolił im, wydał ich na pastwę ich pożądliwości. Czyli pozwolił im realizować swoje największe marzenia. To doprowadziło do ruiny ich życia. To zniszczyło ich życie. Dlaczego? Dlatego, że Bogiem w ich życiu było coś, ale nie Bóg prawdziwy jedyny. I to wypaczyło ich serca, ich myślenie i doprowadziło do zniszczenia. Prawdę Bożą zamienili w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli Jemu zamiast Twórcy. Drodzy, Bóg stworzył nas dla siebie. My mamy żyć dla Niego, do relacji z Nim, do społeczności z Nim, do uwielbiania Jego. Wiecie, my mamy jako ludzie w nas potrzebę życia dla jakiegoś celu. Jeśli to nie jest Bóg prawdziwy jedyny, pojawią się inne rzeczy, dla których będziemy żyć. Pojawi się coś, co zastąpi miejsce Boga. To wejdzie w to miejsce Boga. Drodzy, bez działania Boga, bez działania Ducha Świętego, my nigdy nie jesteśmy w stanie sami zwrócić się w stronę Boga. My potrzebujemy Jego obecności w naszym życiu, Jego działania, Jego mocy. Tylko On jest w stanie odmienić nasze życie, nasze serca. On jest w stanie uzdrowić nas. On jest w stanie strącić z piedestału w naszym życiu tych wszystkich bożków, których sami sobie tam stawiamy. Okazuje się, że ta Anna, o której wspomniałem, która rujnowała życie swoich dzieci, ona nie tyle za bardzo kochała swoje dzieci, co raczej w porównaniu z nimi za mało kochała Boga. Rozumiecie? To o to chodzi.
Nie, że za bardzo kochała swoje dzieci. Za mało kochała Boga. I postawiła dzieci w miejsce Boga w swoim życiu. I to zniszczyło zarówno dzieci, jak i ją. Drodzy, to jest właśnie to. To jest sedno właśnie tego, co Boże Słowo nam mówi. A więc, drodzy, jak jest wyjście z tego? Jedynym sposobem jest to, żeby uświadomić sobie, pomyśleć nad tym, skupić się nad tym, co tak naprawdę jest Bogiem w moim życiu. Dlaczego ja tak naprawdę żyję? Co wywołuje największe emocje w moim życiu? Co jest dla mnie największym koszmarem? Zadajmy sobie takie pytania i uświadommy sobie, co tam się pojawia w naszych myślach. Co tak naprawdę jest Bogiem w Twoim, w moim życiu? Bo drodzy, to, że coś deklarujemy, to jest jedno, ale to, co prawdziwie napędza nasze życie, to często jest zupełnie coś innego. I tak ważne jest, żeby Chrystus przeniknął do głębi naszych serc. I żebyśmy zrozumieli, że tylko On może dać nam zaspokojenie, które pragniemy. Tylko jedyny prawdziwy Bóg jest godny temu, żeby oddawać Mu prawdziwą cześć z całego naszego życia. Tylko w Nim możemy upatrywać największej radości, szczęścia, spełnienia tego wszystkiego, czego gdzieś tam człowiek oczekuje. Jeśli uczynimy to cokolwiek innego i wstawimy na Jego miejsce, to zniszczy nasze życie. A my będziemy niszczyli życie ludzi wokół nas. I na pewno nie dojdziemy do tego celu, który Bóg nam wyznaczył. Drodzy, to słowo jest takie proste. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie, nie? Takie proste, wydaje się, co tutaj jest skomplikowanego. Ale kryje się w tym niesamowicie wielka prawda i głęboka, która tak bardzo jest ważna, żebyśmy my ją przyjęli i żyli według tego. Nic nie może wpłynąć, żeby było bożkiem w swoim życiu. Nic nie może stać się takim bożkiem. Drodzy, i kiedybyśmy spojrzeli na niektóre przykłady z życia postaci w Biblii, które są zapisane, to jedną z takich niesamowitych postaci jest na przykład Abraham. Gdybyśmy spojrzeli na Abrahama, gdybyśmy zobaczyli, że to był niesamowity człowiek, który na słowo Boga poszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Bóg mu nie powiedział, słuchaj, idź tam i tam. Nie, Bóg powiedział, idź, a ja ci powiem, gdzie masz iść. I on wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Zostawił swoją rodzinę, przynajmniej dużą jej część. Zostawił rzeczy, które znał. Zostawił bezpieczeństwo, jakie tam miał. I poszedł w zupełnie nieznanym kierunku. Był gotów zaufać słowu Boga. I Bóg obiecał mu, że da mu syna. Wiecie, największym pragnieniem tego Abrahama, wtedy się nazywał się Abraham, było posiadanie syna. I to było coś tak wielkiego, czego my dzisiaj nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć. Dlaczego? Dlatego, że w tamtych czasach pierworodny syn to było spełnienie, można powiedzieć, marzeń. To było jakby ucieleśnienie trwania rodziny. Dlatego, że pierworodny syn dziedziczył pozycję ojca, przywódcy rodu i też większą część majątku dziedziczył. I tak naprawdę był przedłużeniem tej rodziny. Zapewniał, że dalej ta rodzina będzie trwać. A więc w tamtych czasach posiadanie pierworodnego syna było najważniejszą rzeczą dla każdego faceta. To po prostu było coś, co my nie jesteśmy w stanie to zrozumieć dzisiaj w pełni, bo u nas tak dzisiaj nie ma w naszej kulturze. Ale wtedy to było coś niesamowicie istotnego. Okazuje się, że żona Abrahama nie może mieć dzieci. I co teraz? I Bóg mu obiecuje, że da mu syna. No i Abraham żyje tą nadzieją, ale jest teraz starszy, nie? Czas ucieka. Żona jest teraz starsza, nie? I co teraz? Trzeba jakoś Panu Bogu pomóc, nie? No to pomagamy, nie? Tam po drodze pojawił się Izmael w wyniku tego, nie? Bo próbowali jakoś po swojemu coś zrobić, no Pan Bóg nie odpowiada, no trzeba tutaj po ludzku, nie? To my znamy to, nie? W naszym życiu. Jak tu pomóc Panu Bogu? Coś tu trzeba zrobić. Ale Pan Bóg dał obietnicę. I kiedy on już miał 100 lat, a Sara z 99, kiedy wydawałoby się wszystko pozamiatane, żadnej szansy na to, żeby to mieli dzieci. I nagle Bóg mówi, dostaniesz za rok o tej porze, prawda, tam, nie? I ona rodzi. Słuchajcie, coś w ogóle, co jest niesamowite, co jest niemożliwe. Ale czyż dla Boga jest coś niemożliwego? On może zrobić wszystko. On chciał, żeby Abraham jemu zaufał. I kiedy pojawił się Izaak, jego imię oznacza śmiech,
Być może Pan Bóg się uśmiechnął, spełnił obietnicę i wierzyliście mi, czy wierzyliście, nie? Spełnił tą obietnicę. I kiedy Izaak rósł, to wiecie, tak sobie wyobrażam, że dla Abrahama to było oczko w głowie, nie? Wyobrażacie sobie? Pierworodny syn, wreszcie go mam! To będzie dziedzic, on wszystko po mnie dziedziczy. Wiecie, dla nich ten syn pierworodny był ucieleśnieniem rodziny, wytrwania tej rodziny, ale jest to coś tak ważnego. I wiecie, powoli ten Izaak zajmował mu coraz więcej miejsca w sercu, w myślach Abrahama. Aż doszło do momentu, kiedy Bóg mówi: idź, złóż swego syna w ofierze. Myślę, że świat dla Abrahama się załamał wtedy. I stało się coś, czego co aż trudno sobie wyobrazić. Drodzy, ale Izaak stał się prawdopodobnie takim bożkiem w życiu Abrahama. Kimś, kto zajął najważniejsze miejsce. On żył tylko dla niego. I nagle Bóg mówi: Abrahamie, czy jesteś gotów złożyć swojego syna w ofierze dla mnie? I to było coś, co było wielkim szokiem. Ale Abraham robi to. Ta historia w ogóle niesamowita. I drodzy, okazuje się, że ta historia, że to wydarzenie, to przeżycie leczy Abrahama z tego bożka, którego sobie zrobił. On zrozumiał, że nic nie może być ważniejsze od Boga w moim życiu. Nawet mój syn, nawet moja rodzina, moja miłość nie może być. Nie może wejść w miejsce Boga, bo to jest bożek. To była bolesna lekcja, ale ostatecznie okazała się błogosławieństwem dla Abrahama. Drodzy, czy my jesteśmy gotowi tak sprawdzić swoje serce i powiedzieć: Panie Boże, doświadcz mnie, sprawdź mnie, co tam jest w moim sercu, w moim życiu. Czy przypadkiem coś tam nie pojawiło się, co jest ważniejsze od Ciebie, od relacji z Tobą? Drodzy, w Bogu jest wszystko, czego potrzebujemy. On jest większy niż nam się wydaje. On jest tak przepełniony łaską, miłosierdziem wobec nas. A jednocześnie jest tak świętym Bogiem. To jest niezwykłe. I ten Bóg chce być Twoim Bogiem, moim Bogiem. On chce zawsze zajmować tylko naczelne miejsce w moim życiu, w Twoim życiu. I nic innego nie może tam wejść. Czy On jest Twoim Bogiem? Czy możesz tak z czystym sumieniem powiedzieć, że nie mam żadnych innych bogów obok Niego? On jest jedynym. On objawił się w Chrystusie, abyśmy my mogli do Niego przyjść, abyśmy mogli Go poznać, abyśmy mogli Go pokochać całym naszym sercem i całym naszym życiem Jemu służyć. I to jest to, do czego nas zachęca i wzywa. Mam nadzieję, drodzy, że to jest prawdą w waszym życiu dzisiaj i że służycie tylko jednemu prawdziwemu Bogu, że On jest waszym Bogiem, prawdziwym, głęboko w waszym sercu, w waszych myślach, w waszych pragnieniach, że to On wypełnia was. Amen.